Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. Bolesław Chrobry, geniusz wojny, część druga. W tej części poświęconej Bolesławowi przyjrzymy się bliżej słynnemu zjazdowi w Gnieźnie z Ottonem III, wojnom Bolesława oraz zamachowi na jego życie. Miłego słuchania. W końcu X wieku, dokładnie w roku 1000, Polska stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia, które miało głębokie znaczenie wobec dalszych losów Europy. Cesarz Otton III, młody władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, podjął podróż do Polski z zamiarem zacieśnienia więzi między chrześcijańskimi narodami Europy. Jego wizyta była częścią szerszego planu odnowienia idei uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego, które miałoby łączyć różne królestwa i narody w pokoju i współpracy. Otton III, inspirowany marzeniem o pokoju i jedności, widział w Polsce i jej władcy, Bolesławie Chrobrym, kluczowych sojuszników w realizacji tego ambitnego projektu. Spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie, choć często określane mianem zjazdu, było raczej wyrazem dyplomatycznej i symbolicznej współpracy między dwoma panującymi. Celem cesarza była pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha, co stanowiło ważny element jego duchowej misji, a także wizyta w Akwizgranie, gdzie spoczywały szczątki Karola Wielkiego, co miało symbolicznie podkreślić kontynuację idei Cesarstwa Rzymskiego. Przyjęcie, jakiego Otton III doświadczył w Polsce, było niezwykle okazałe. Bolesław Chrobry, świadomy znaczenia tego spotkania, zadbał o to, by cesarska wizyta stała się wydarzeniem godnym pamięci. Z relacji Gala Anonima wynika, że bogactwo i potęga państwa Polan zrobiły na cesarzu i jego orszaku ogromne wrażenie, co świadczyło o rosnącej sile i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej. Oddajmy więc głos kronikarzowi. Albowiem przedziwne, wprost cuda przygotowano na przybycie cesarza. Najpierw szyki przeróżne rycerstwa, następnie książęt rozstawionych jak chóry na obszernej równinie. Poszczególne z osobna stojące szyki wyróżniała odmienna barwa strojów, a nie była to tania pstrokacizna byle jakich licznych ozdób, lecz wszystko, co kosztowniejszego można znaleźć u wszelkich ludów. Zresztą i niechętny księciu Bolesławowi, nawet sam Titmar, zachwalał przyjęcie cesarza w Polsce. Jest wręcz nie do uwierzenia i nie da się opowiedzieć, w jaki sposób Bolesław przyjął cesarza i poprowadził przez swoje ziemie do Gniezna. Podczas wizyty cesarza Ottona III w Polsce jego uznanie wobec Bolesława Chrobrego zostało wyrażone w formie publicznego oświadczenia, które, jak relacjonuje Gal Anonim, miało podkreślić wyjątkową pozycję polskiego władcy oraz jego państwa w kontekście europejskim. Przeczytajmy fragment tego oświadczenia wedle przekazu Gala Anonima. Nie uchodzi to, by takiego i tak wielkiego męża księciem nazywać lub komesem, jakby jednego spośród dostojników, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i wywyższyć koroną. Podobno wypowiadając te słowa, Otton zdjął z głowy swój cesarski diadem i włożył go na skronie Bolesława. Jednocześnie podarował mu gwóźdź z krzyża pańskiego z włócznią świętego Maurycego. W zamian otrzymał ramię świętego Wojciecha. Zachowanie cesarza Ottona i wyrażone przez niego publiczne uznanie wobec Bolesława Chrobrego spotkało się z krytyką Titmara z Merseburga, który w swoich zapiskach nie krył rozczarowania i niezadowolenia z postępowania cesarza. Niech Bóg wybaczy cesarzowi, że czyniąc trybutariusza panem, wyniósł go tak wysoko, że ten, zapominając o tym, jak postępował jego rodzic, ośmielał się wciągać pomału w poddaństwo wyżej od niego stojących. Wizyta Ottona w Polsce i jego spotkanie z Bolesławem Chrobrym miały dalekosiężne konsekwencje, nie tylko wobec obu państw, ale także samego cesarza. Znaczącym momentem, który mógł stanowić symboliczny epilog tej historycznej wizyty, była wspólna podróż Ottona III i Bolesława Chrobrego do Akwizgranu, dawnej stolicy Cesarstwa Franków. Celem tej podróży było otwarcie grobu Karola Wielkiego,
co miało być gestem o głębokim znaczeniu symbolicznym, nawiązującym do tradycji i dziedzictwa Cesarstwa Rzymskiego. Relacje dotyczące tego wydarzenia są rozbieżne i budzą pewne wątpliwości co do szczegółów oraz samej obecności Bolesława Chrobrego w Akwizgranie. Ademar Szaban, francuski kronikarz, dostarcza informacji, według których Bolesław Chrobry otrzymał od Ottona znaczący dar w postaci złotego tronu Karola Wielkiego. Taka wersja wydarzeń, choć fascynująca, wymaga ostrożnej interpretacji ze względu na brak potwierdzenia w innych źródłach. Tytmar z kolei koncentruje się na przedmiotach wyjętych z grobu Karola Wielkiego, wspominając o Złotym Krzyżu i szatach, nie odnotowując przy tym obecności Bolesława Chrobrego podczas tego wydarzenia. Brak wzmianki o polskim władcy w relacji Tytmara oraz w zapiskach Gala Anonima, który również nie wspomina o tym epizodzie, skłania do ostrożnej oceny przekazu Ademara. W kontekście historycznym spotkanie cesarza Ottona z Bolesławem w Gnieźnie stanowiło moment o znaczącej wadze, który wywarł długotrwały wpływ na kształtowanie się politycznego i religijnego krajobrazu Europy Środkowej. Otton, uznając Bolesława za suwerennego władcę, dokonał gestów, które mogą być interpretowane jako kroki w kierunku symbolicznego włączenia Polski do szeroko pojętej wspólnoty chrześcijańskiej Europy, a nawet, według niektórych badaczy, jako rozważanie możliwości następstwa Chrobrego w cesarskiej godności. Choć ta ostatnia teza budzi kontrowersje i wydaje się mało prawdopodobna z perspektywy ówczesnych realiów politycznych i kulturowych, to jednak podkreśla wyjątkowość i znaczenie relacji między oboma władcami. Znaczącym osiągnięciem Bolesława Chrobrego, wynikającym z jego spotkania z Ottonem III, było utworzenie metropolii w Gnieźnie oraz założenie biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie wobec umocnienia pozycji Kościoła w Polsce i niezależności polskiego Kościoła od struktur kościelnych Niemiec, co było ważnym krokiem na drodze do konsolidacji państwowości polskiej. Ustanowienie archidiecezji gnieźnieńskiej z Radzimem Gaudentym, bratem świętego Wojciecha, na jej czele jako pierwszego arcybiskupa, było wydarzeniem o fundamentalnym znaczeniu. To wydarzenie umocniło chrześcijaństwo w Polsce, ale również nadało jej niezależność kościelną, porównywalną z najważniejszymi ośrodkami chrześcijańskimi, takimi jak Moguncja. Tym samym Polska stała się ośrodkiem kościelnym niezależnym, podlegającym bezpośrednio Rzymowi, co było znaczącym osiągnięciem politycznym i duchowym. Historyk Paweł Jasienica, doceniając to osiągnięcie, podkreślał, że stworzenie odrębnej, zależnej jedynie od Rzymu prowincji kościelnej, stanowiło nie tylko cenną zdobycz polityczną, ale również znacząco wzmacniało jedność i znaczenie kraju na arenie międzynarodowej. Niepodległe arcybiskupstwo zapobiegało ryzyku, że młode chrześcijaństwo w Polsce mogłoby stać się narzędziem w rękach obcych mocarstw, służącym ich interesom politycznym. W tym kontekście Mieszko I, jako założyciel państwa polskiego, i Bolesław Chrobry, jako twórca niezależnego polskiego kościoła, są postaciami kluczowymi w historii Polski. Mieszko zainicjował proces kształtowania się państwowości i chrystianizacji, natomiast Bolesław Chrobry, dzięki swoim działaniom na polu kościelnym, przyczynił się do umocnienia suwerenności Polski, zarówno w wymiarze politycznym, jak i duchowym. Ustanowienie archidiecezji gnieźnieńskiej było więc kamieniem milowym w procesie konsolidacji państwa polskiego i jego kościoła. Śmierć cesarza Ottona III na początku roku 1002 zniweczyła jego ambitne plany odtworzenia uniwersalnego Imperium Romanum, co doprowadziło do okresu niestabilności i walk o władzę w Niemczech. Wśród pretendentów do korony znaleźli się książę szwabski Herman II, margrabia Miśni Egehard, sprzyjający Bolesławowi Chrobremu, oraz Henryk IV Bawarski, stryj Ottona, który ostatecznie zdobył tron, zostając królem niemieckim jako Henryk II. W tym okresie zamieszania Bolesław Chrobry, wykorzystując sytuację polityczną,
przeprowadził wiosną zbrojny najazd na ziemię położone na zachód od Odry. Działania te, wsparte przez miejscową ludność słowiańską, pozwoliły mu szybko rozszerzyć swoje wpływy aż do rzeki Elstery. Bolesław, będąc postacią kontrowersyjną w oczach Titmara, który zarzucał mu przebiegłość i podstępność, wykazał się jednak skutecznością i pragmatyzmem politycznym. Jego działania wskazywały na gotowość do dalszych negocjacji i ewentualnej wymiany zdobytych terenów na inne korzyści, co świadczyło o jego umiejętności adaptacji do zmieniających się okoliczności politycznych oraz dążeniu do maksymalizacji korzyści państwa polskiego. W 1002 roku doszło do spotkania w Merseburgu, na którym nowy król niemiecki Henryk II otrzymał hołd od możnych saskich. Wśród obecnych był również Bolesław Chrobry, który w zamian za obietnicę lojalności i zapewnienia spokoju na wschodniej granicy Niemiec liczył na otrzymanie strategicznie położonego grodu w Miśni. Ostatecznie w wyniku negocjacji Bolesław otrzymał w Lenno Łużyce i Milsko, co mogło wydawać się satysfakcjonującym rozwiązaniem, zwłaszcza że Marchia Miśnieńska przypadła bratu Egeharda, Gumcelinowi, który był związany z polskim księciem. Jednakże pobyt Bolesława w Merseburgu zakończył się niebezpiecznym incydentem. Podczas opuszczania grodu doszło do zamachu na jego życie. Dzięki szybkiej reakcji i pomocy ze strony jego niemieckich sojuszników Bolesław zdołał uniknąć śmierci. Ten incydent mógł zaostrzyć stosunki między Bolesławem a Henrykiem II, pokazując jednocześnie, jak napięta i pełna niepewności była sytuacja polityczna w regionie. Wydarzenie z atakiem na polskiego księcia opisał sam Titmar. Mój krewniak, margrabia Henryk, sprzyjał bardzo temu Bolesławowi i popierał go, jak tylko mógł, z wielką życzliwością i przyjaźnią. Towarzyszył mu również, kiedy ten po odprawie królewskiej odjeżdżał z bogatymi darami. Wówczas to zauważył nacierające na niego, Bogiem się świadcze bez wiedzy i zgody króla, tłum zbrojnych ludzi. Kiedy starał się zbadać przyczyny tego tak niesłychanego gwałtu i uśmierzyć go, by większa stąd nie wynikła szkoda, ledwie mu się udało wyprowadzić bezpiecznie towarzysza przez wyważoną bramę zewnętrzną. Spośród wojowników, którzy za nim podążali, niektórzy padli ofiarą rabunku, ze strony nacierając tłumu, inni zaś ciężko poranieni uniknęli śmierci tylko dzięki pomocy księcia Bernarda. Warto przypomnieć kontekst polityczny związany z Henrykiem ze Schweinfurtu i Bernardem, księciem saskim. Obydwaj byli znaczącymi postaciami w ówczesnych Niemczech, pełniąc odpowiednio rolę władcy bawarskiej Marchii Północnej oraz księcia saskiego. Co więcej, obaj należeli do wewnętrznej niemieckiej opozycji, jednocześnie utrzymując przyjazne stosunki z Bolesławem Chrobrym. Ta sieć sojuszy i przyjaźni między Bolesławem a częścią niemieckiej arystokracji była istotna w zrozumieniu ówczesnych relacji międzynarodowych. W kontekście zamachu na życie Bolesława Chrobrego w Merseburgu, gdzie książę Polski miał otrzymać od Henryka II jako swojego seniora nie tylko stosowne dary, ale przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa. Titmar jednak obwinia za zaistniały incydent samego Bolesława Chrobrego. Zacytujmy więc kronikarza. Na to jednak niebezpieczeństwo. Narazili się oni z własnej winy i nie bez słusznej przyczyny. Skoro wszedłszy do Pałacu Królewskiego w pełnym uzbrojeniu, wzbraniali się go opuścić, gdy tego od nich zażądano. Zamach na życie Bolesława Chrobrego według relacji biskupa mógł być postrzegany jako spontaniczna akcja poddanych królewskich, jednak historyczne doświadczenie pokazuje, że tłum często działa jako narzędzie w rękach osób dążących do realizacji własnych celów. Pierwszym i najbardziej oczywistym podejrzanym o zorganizowanie zamachu jest Henryk II, którego motywacja mogłaby wynikać z chęci eliminacji Bolesława, uznawanego za groźnego i ambitnego słowiańskiego władcy na wschodnich granicach jego państwa. Dodatkowo cień podejrzeń na Henryka rzuca w niedalekiej przyszłości zabójstwo Egeharda, margrabiego Miśni, jako że mógł on najwięcej zyskać na śmierci Egeharda, choć sprawcy nigdy nie wykryto.
Mimo tych podejrzeń, jednoznaczne oskarżenie Henryka II o zorganizowanie zamachu, jak to czynią niektórzy polscy autorzy w popularnych opracowaniach historycznych, kreując obraz niemieckiego władcy jako podstępnego i pozbawionego honoru, nie znajduje pełnego potwierdzenia w źródłach historycznych. Opisy postępowania Henryka, późniejszego cesarza, wskazują, że cenił on wysoko kodeks rycerski i honor, co stawia pod znakiem zapytania prostą interpretację jego roli jako bezpośredniego inspiratora zamachu. Analiza kontekstu historycznego sugeruje jednak, że za tymi wydarzeniami mogła stać inna postać, czyli Oda, ostatnia żona Mieszka I. Śmierć Bolesława mogłaby bowiem otworzyć jej gałęzi rodu drogę do przejęcia pełni władzy w Polsce. Oda, mając na uwadze własne ambicje polityczne oraz przyszłość swoich synów, mogła liczyć na wsparcie licznych popleczników w Polsce, którzy byli gotowi wspierać jej dążenia do władzy. Takie tło sugeruje, że wśród potencjalnych sprawców lub inspiratorów zamachu na Bolesława, Oda mogła mieć najwięcej do zyskania na jego śmierci, co czyni ją poważnym kandydatem do roli prawdziwego winowajcy. W 1003 roku Bolesław Chrobry wykorzystał wewnętrzne konflikty w Czechach, by zaskakująco łatwo przejąć kontrolę nad krajem. Usunął z tronu nowo osadzonego, lecz niepopularnego wśród ludności, Bolesława III Rudego, który był postrzegany jako marionetka i którego rządy charakteryzowały się sadystycznymi represjami, w tym krwawymi prześladowaniami nawet najbliższych krewnych. Jego brutalne metody sprawowania władzy, w tym próba uduszenia brata Udalryka i wykastrowanie innego brata Jaromira, sprawiły, że jego upadek nie spotkał się z oporem ze strony poddanych. Rudy stracił władzę, został oślepiony, a jego zwolennicy zostali brutalnie ukarani. Niektórzy zostali zabici, inni uwięzieni. Mimo okrucieństw, których doświadczył, Bolesław Rudy zachował życie, lecz został obarczony ciężarem długotrwałego rozmyślania nad swoim upadkiem i zbrodniami. Przez kolejne 30 lat, aż do swojej śmierci w 1034 roku, żył jako postać przypominająca widmo, przemierzając w książęcych szatach korytarze i komnaty zamku na Wawelu, będąc żywym przypomnieniem o skutkach tyranii i okrucieństwa. Po swoim sukcesie w Czechach Bolesław Chrobry nie zadowolił się jedynie chwilowym triumfem i zdobytymi łupami. Podjął decyzję o koronacji na króla Czech, co było wyrazem jego dalekosiężnych ambicji politycznych. Włączenie Czech do państwa polskiego wraz z terenami zdobytymi na zachodzie sprawiło, że państwo Bolesława Chrobrego osiągnęło największy zasięg terytorialny w historii dynastii Piastów. Taki obszar pod panowaniem jednego władcy był bezprecedensowy i nie został później powtórzony przez żadnego z jego piastowskich następców. Bolesław, licząc na utrzymanie i potencjalne powiększenie zdobytych ziem, spotkał się z przychylnym przyjęciem w Czechach, co mogło być spowodowane jego pochodzeniem, był synem czeskiej księżniczki. Po wyeliminowaniu rywali do tronu praskiego, wydawało się, że ma szansę na stabilizację swojej władzy w Czechach. Wizja połączenia Polski i Czech pod jednym berłem otwierała perspektywę stworzenia słowiańskiej potęgi, która mogłaby przewyższyć rozdrobnione i targane wewnętrznymi konfliktami święte Cesarstwo Rzymskie. Spokojne rządy Bolesława w Czechach trwały zaledwie jednak tylko rok. Jesienią 1004 roku w Czechach doszło do buntu, za którym stał Jaromir, wspierany przez niemieckie posiłki. Bunt ten szybko rozprzestrzenił się po kraju, stawiając polskie garnizony w sytuacji izolacji i zaskoczenia, co skutkowało ich klęską. Bolesław, będąc w Pradze, mimo otrzymywania alarmujących informacji o nadciągającym Jaromirze, zachował zimną krew, porównując wroga do pochodu powolnej żaby, nie przerywając nawet trwającego przyjęcia. Ostatecznie został zmuszony do ucieczki z Pragi nocą, torując sobie drogę mieczem. Podczas odwrotu na jednym z mostów zginął brat świętego Wojciecha Sobibor, wierny sojusznik Chrobrego. Ta czeska katastrofa, jak określa ją Jerzy Strzelczyk,
miała długofalowe konsekwencje wobec państwa Piastów, zaznaczając koniec największego terytorialnego zasięgu władzy Bolesława Chrobrego. Po utracie Czech przez Bolesława Chrobrego sytuacja polityczna Polski znacząco się skomplikowała, zapowiadając serię poważniejszych wyzwań. Wkrótce po tych wydarzeniach konflikt przeniósł się na zachodnią granicę Polski. Henryk II, skupiając siły i mobilizując potężną armię, zdołał zgromadzić sojuszników zarówno z Czech, jak i z pogańskich Wieletów, tworząc koalicję przeciwko Bolesławowi. Na czele tej zjednoczonej siły Henryk II skierował swoje kroki bezpośrednio na Poznań, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie najważniejszych polskich ziem. W kontekście wojny z Niemcami Henryk II, późniejszy święty, zawarł sojusz z Wieletami, co stanowiło niecodzienny obraz chrześcijańskiego władcy prowadzącego wojska na czele z pogańskimi bożkami. Paweł Jasienica, komentując tę sytuację, zauważył, jak bardzo pozory mogły różnić się od rzeczywistości, a ideologia służyła jako parawan wobec politycznych kalkulacji. To samo dotyczyło wyprawy Henryka z wojami wieleckimi do Lotaryngii przeciwko katolickiemu biskupowi Metzu, co dodatkowo podkreśla, że w średniowiecznej Europie sojusze i działania wojenne były często determinowane przez pragmatyzm polityczny, a nie wyłącznie przez religijne czy ideologiczne przekonania. Henryk, przekonany o możliwości szybkiego zwycięstwa nad Bolesławem Chrobrym, napotkał znaczne trudności podczas swojej kampanii. Jego marsz na Poznań charakteryzował się ciężkimi stratami wynikającymi z efektywnej taktyki partyzanckiej stosowanej przez Polan. Polscy wojownicy, wykorzystując znajomość terenu i umiejętności w prowadzeniu działań zaczepnych bez angażowania się w otwartą bitwę, skutecznie wyniszczali siły przeciwnika. Szczególnie efektywni okazali się łucznicy, którzy zadawali ciężkie straty niemieckim oddziałom. W obliczu rosnących strat i braku perspektyw na decydujące zwycięstwo, Henryk II zdecydował się na zawarcie pokoju, który jednak nie spełnił oczekiwań żadnej ze stron. W ramach ustaleń pokojowych Bolesław Chrobry zrzekł się Łużyc i Milska, lecz w zamian zdołał uzyskać Morawy oraz część terytorium Słowacji. Ta wymiana terytoriów świadczyła o umiejętnościach negocjacyjnych Bolesława oraz o jego zdolności do utrzymania kluczowych zdobyczy terytorialnych mimo wcześniejszych trudności militarnej konfrontacji z Henrykiem II. Bolesław Chrobry, wykorzystując moment, gdy Henryk II był zaangażowany w stłumienie buntu na zachodzie swojego państwa, wznowił działania wojenne po dwuletniej przerwie. Nie zważając na wcześniej podjęte zobowiązania, które traktował w sposób instrumentalny, skupił się na maksymalizacji korzyści płynących z konfliktu, w tym na zdobyciu terytorium, jeńców i łupów. W odpowiedzi w 1010 roku Henryk zorganizował wyprawę odwetową, jednak nie uczestniczył w niej osobiście. Siły złożone z armii margrabiów, Gerona, Hermana oraz innych feudałów świeckich i kościelnych ze wsparciem księcia Jaromira dokonały spustoszenia części Śląska. Mimo to napotkały na silny opór i zostały zmuszone do odwrotu spod Głogowa. Konflikt zakończył się pokojem zawartym w Merseburgu w 1013 roku, na mocy którego Łużyce powróciły do Polski, lecz jako lenno. Dodatkowo cesarz zobowiązał się do wsparcia zbrojnego Bolesława Chrobrego w planowanej wyprawie przeciwko Rusi Kijowskiej. Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś, podjęta z udziałem niewielkiego kontyngentu niemieckiego, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Podczas tej kampanii doszło do konfliktu między sojuszniczymi pieczyngami a siłami polskimi, co zakończyło się tragicznie wobec koczowniczych wojowników. Bolesław, reagując na zatarg, podjął drastyczną decyzję o rozbrojeniu, a następnie eksterminacji kilkuset pieczyngów, co stanowiło brutalne rozwiązanie powstałego konfliktu. W trakcie wyprawy pojawiły się również napięcia między polskimi a niemieckimi uczestnikami ekspedycji. Chociaż Niemcy uniknęli losu, jaki spotkał pieczyngów, relacje między nimi a Bolesławem uległy pogorszeniu.
Można przypuszczać, że choć do masakry Niemców nie doszło, sama możliwość takiego obrotu spraw mogła być wobec Bolesława Chrobrego źródłem pewnej satysfakcji, biorąc pod uwagę wcześniejsze napięcia i konflikty z niemieckim sąsiadem. Pokój zawarty w Merseburgu nie przetrwał długo, a konflikt między Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym ponownie eskalował, osiągając punkt kulminacyjny w latach 15-18 roku tysięcznego. W tym okresie na Polskę ruszyły dwie niemieckie armie. Bolesław, stosując taktykę zapobiegającą ich połączeniu, zadał im ciężkie straty w jednej z bitew, w której zginął margrabia Geron II wraz z 200 wybitnymi rycerzami. Były to wyjątkowo dotkliwe straty niemieckich sił, rzadko spotykane w średniowiecznych konfliktach, gdzie śmierć nawet kilku znanych rycerzy była zdarzeniem godnym odnotowania, biorąc pod uwagę, że często w bitwach ginęli głównie anonimowi żołnierze. Kluczowe momenty ostatniej fazy wojny z Niemcami miały miejsce w 1017 roku, kiedy to cesarz Henryk II znalazł się w trudnej sytuacji pod Niemczą na Śląsku. Obrona tego grodu okazała się heroiczna i przeszła do legendy, stanowiąc ważny punkt w historii konfliktów polsko-niemieckich. Oblężenie Niemczy przez wojsko Henryka charakteryzowało się intensywnymi i wielokrotnie powtarzanymi atakami, w których wykorzystywano zaawansowane machiny oblężnicze. Mimo to solidne drewniano-ziemne umocnienia grodu skutecznie odpierały wszystkie próby zdobycia. Trudności napastników w przełamaniu obrony przy jednoczesnym ponoszeniu ciężkich strat świadczą o wysokim poziomie przygotowania i determinacji obrońców. Podziw wobec załogi Niemczy znalazł odzwierciedlenie w relacji biskupa Titmara, który mimo stronniczej postawy po stronie niemieckiej nie krył uznania wobec umiejętności i odwagi obrońców. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Gdy zdarzyło im się coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Ostatecznie, po nieudanym oblężeniu Niemczy, wojska niemieckie pod wodzą Henryka wycofały się, wybierając drogę powrotną przez terytorium sojuszniczych Czech. W tym kontekście Bolesław Chrobry zdecydował się na ofensywny manewr, przeprowadzając zwycięski rajd jazdy na tereny między Łabą a Muldą. Ta demonstracja siły i zdolności do przeprowadzenia skutecznych działań ofensywnych była wyraźnym sygnałem. Henryk zrozumiał, że konflikt z Polską nie przyniesie mu łatwego zwycięstwa. Zmagania, trwające przez kilkanaście lat, zakończyły się pokojem zawartym w Budziszynie. Na jego mocy Polska musiała zrezygnować z części zdobyczy, jednak Łużyce i Milsko pozostały pod jej kontrolą. Henryk II, rezygnując z dalszych roszczeń, zobowiązał się również do wsparcia Bolesława Chrobrego 300 ciężko zbrojnymi rycerzami w planowanej wyprawie na Ruś. Pokój miał zostać dodatkowo umocniony małżeństwem Bolesława z córką margrabiego Miśni, co miało na celu scementowanie sojuszu między Polską a Niemcami. Chociaż to małżeństwo nie okazało się najlepszą decyzją w dłuższej perspektywie, pokój z Budziszyna zapewnił obu krajom dekadę bez wzajemnych zbrojnych konfliktów, co stanowiło istotne osiągnięcie w kontekście wcześniejszych intensywnych i wyniszczających walk. Przyszedł więc czas pokoju z Niemcami i czas, gdzie Polska mogła bardziej agresywnie i ofensywnie spojrzeć w stronę Kijowa. Przyszedł czas wojny na wschodzie. Dziękujemy za wysłuchanie drugiej części poświęconej Bolesławowi Chrobremu. Źródła, z jakich w szczególności czerpaliśmy wiedzę i inspirację, jest książka Sławomira Leśniewskiego, Drapieżny ród Piastów, którą z całego serca polecamy. Do usłyszenia.